Szymano pokaże nowe obejście tego glitcha na kupowanie wszystkiego za darmo. No tak się to potocznie nazywa, chociaż to nie jest zupełnie za darmo, no bo trzeba mieć te pieniądze, no ale ich się nie traci. No potrzebne, no, dwie konsole, netcat i netcat wykupiona wersja Pro. No nie są to wielkie koszty, bo to zaledwie 4 zł na 4 zł to są na tydzień, no to nie ma wielkich kosztów. Zmieniło się tak, że konsola 1, na którą będę robił glitcha, odpalam sobie GTA, wbijam na sesję dla zaproszonych, konsola numer 2 lub znajomy, no ja będę mówił konsola 2, wyłączona. Po prostu wyłączona i tyle. Czyli konsolą numer 1 zadzwonię do mechanika, pokażę garaż, w którym mam miejsce na te samochody, które będę kupował, stan konta. No jeżeli macie pełne magazynki amunicji, no wyszczelcie sobie gdzieś trochę, bo trzeba będzie je dokupywać. No i minimum no, zapisane dwa stroje, no, żeby zmienić strój, wymusić zapis gry. Czyli tu jak było widać, kilka kopii Easy, 2 Deluxo, 1 Menacer, stan konta 201 w banku. No i tutaj jest jedyny hajs, który stracę, no to jest ten na wykupienie amunicji. No to ja mówię, macie pełne te magazynki, wyrzućcie trochę bomb, czy tam, kurde, wyszelajcie trochę amunicji. Jak to zrobicie, wymuszamy zapis gry na konsoli 1, no i w netcacie teraz tak. No, dlatego pro, żeby klikać, można było kilka razy, a nie raz na minutę, czy tam na dwie. Tu wymuszamy zapis gry, czyli dokupuję amunicję, zmieniam strój, zakręci mi się kółko zapisu gry, wtedy otwieram interakcję, no i idę na spadochron i zostaję na spadochronie przy otwartej interakcji. I teraz tak, przechodzimy do netcata i tutaj tak, są dwa razy trzeba coś zrobić, czyli tak jak wcześniej, połączenie przychodzące, czyli incoming, wpisujemy wartość 7500 i tutaj, gdzie jest taka ikonka Wi-Fi, ten pasek do przesuwania, tu trzeba będzie lekko przesunąć i wpisać tam wartość kilobajtów, 5 kilobajtów na sekundę. Czyli tutaj tak, incoming, te połączenie przechodzące, wpisujemy 7500 i tam w kilobajtach lekko pasek przesuwamy i wpisujemy piątkę, żeby było 5 kilobajtów na sekundę. Chwilę sobie czekamy i wtedy możemy, właśnie i wtedy, nie chwilę, jak to wklikamy teraz, czekamy 5 minut. No można to zrobić, spróbować po 3 minutach, po 4, 5 minut to jest 100% pewności, że włączymy drugą konsolę, zalogujemy się na nasze konto, odpalimy GTA i nie dostaniemy tego powiadomienia, że zalogowany, żeby grać na tej konsoli, a nie na tej. Wtedy, no tak jakby to powiedzieć, nie wykrywa logowania się na drugiej konsoli. Kompletnie. Wcześniej jeszcze wyskakiwało, zalogował się na drugiej konsoli, czy tam wylogował się z innej konsoli, teraz nawet nie wykrywa wtedy. Po tych 5 minutach nie wykrywa w ogóle logowania na drugiej konsoli. Dlatego musimy tutaj odczekać. No najlepiej 5 minut, żeby no było 100% sukcesu. Po 5 minutach wtedy dopiero włączamy drugą konsolę, logujemy się na nasze konto i dopiero wtedy odpalamy GTA. Czyli tak jak tutaj mówię, przychodzące 7,5, tam kilobajty 5, mija mi tu 5 minut. Teraz tak, włączam sobie dopiero drugą konsolę.
Ona jest normalnie wyłączona, po prostu jest wyłączona. Włączamy konsolę, logujemy się na nasze konto. Jeżeli to robi znajomy, no to wiadomo, na wasze. I nie mam nic, że wylogowałem się gdzie indziej, tak jak to było wcześniej. I zwyczajnie odpalam GTA i też nie mam tego okienka, co teraz dodali je nowe, że muszę grać na tej konsoli, a nie na tej. O to tu właśnie chodzi, tu jest taki myk. No trwa to troszeczkę, znacznie dłużej, no bo 5 minut, no to, no jest, no. Wcześniej w 5 minut to ja bym sobie zapełnił, kurde, ze 2-3 garaże. Tu jeżeli wyskoczy wam synchronizacja, no to wiadomo, synchronizujemy. Jeżeli zapyta się tak mnie, którego zapisu użyć, no ja zawsze używam nowszego. Normalnie wbijamy na tryb fabularny, z fabularnego na sesję dla zaproszonych. I tam robimy zakupy. No wiadomo, no, dużo ludzi ma już zniżki na te Deluxo, Scrimjety. No jeżeli chodzi o hajs, no to je najlepiej kupować, ale Vigilante też się dobrze sprzedaje. Tam miałem 201 milionów, garaż poziom drugi w biurze, kilka kopii EC, dwa Deluxo i Menacer. I tu będę dokupywał resztę Deluxo, że zostanie mi na koncie znacznie mniej jak na początku, no ale tu nic, tego hajsu właśnie na kupno trzeba mieć ten hajs, ale tego hajsu się nie traci. Według ceny raz, drugi, no i kupuję, no te Deluxo, drugi poziom garażu. No i one mi tak służą jako darmowe ledzi do kopiowań. Wtedy moja wartość licji wynosi właśnie 3,5 miliona, dlatego tam się ktoś pytał, dlaczego? No dlatego, no bo ja ich używam jako aut na straty. Jak ja mam sprzedać EC za 1 prawie 800, a Deluxo za dwa, niecałe chyba 2200, no to lepiej użyć na straty i zarobić 3800. Jak już zapełnimy sobie jeden tam garaż czy dwa, bo też nie ma co przesadzać tu z czasem, żeby zapychać wszystkie, kurde, 200 aut, czy ile można sobie kupić do wszystkich garaży, no to tylko tam zapełnijcie jeden garaż, drugi garaż, wymuszcie zapis gry, spadajcie na fabułę, wylogujcie się. Bo jeżeli się posiedzi tu naprawdę z pół godziny, no to można wtedy ten hajs jednak stracić. Zostało 158 milionów. Dokupuję amunicję, zmieniam strój, zakręci się kółko zapisu gry, idę na fabułę i wylogowuję się. Ja tu nawet nie czekam, aż mnie wczyta do samej fabuły, tylko chwilę tu słyszę te trzy takie dźwięki, chwilę czekam i już się mogę wylogowywać. Nie muszę tam, aż zobaczę Franklina, Trevora czy Michaela, ale tu już daję sobie 10 sekund i się wylogowuję z konsoli drugiej. Teraz wracamy do konsoli pierwszej, do Netcata i tutaj tak, najpierw Netcat. Wpisujemy z powrotem połączenie przychodzące incoming, wartość 0, a ten pasek obok ikonki Wi-Fi przesuwamy na maksa w prawo. Tam 0, tu w prawo i Netcat już jest nam niepotrzebny. Tutaj jak przeskoczy mi zniknie, wróci do normy, Netcat jest już mi niepotrzebny. I teraz tu będziemy wymuszać zapis gry. Tu jak widać kręci się kółko, tam już nie udało się zapisać stanu gry, czyli no, kręciło mi się kółko, ale że był tak spowolniony internet, że nie zapisało. Na to nie zwracajcie uwagi, ważne, że nie wyrzuciło was za nieaktywność w sesji. I teraz tak, wchodzimy. Co najważniejsze, dokupujemy amunicję, bo musimy teraz na tej konsoli dokonać jakiejś transakcji, żeby odjęło te parę groszy. Zmieniamy strój i czekamy, aż zakręci się żółte kółko. Jeżeli wam się nie zakręci, no musicie je wymusić. Chwilę odczekajcie, zabijcie się, zmieńcie strój jeszcze raz. Jeżeli zakręci wam się tak jak mi od razu, czyli gra jest zapisana, dajemy start, online, opuść, online, czyli idziemy do fabuły. Z fabuły wracamy z powrotem na sesję dla zaproszonych, no i efekt taki,
jest jaki powinien być. Stan konta się zgadza, bez tych groszowych spraw za amunicję, no i w garażu dokupione te deluxo, które kupowałem konsolą drugą. Także no, jest to trochę gorsze, no bo 5 minut czekania, żeby włączyć tamtą konsolę, no i o tyle trwa to dłużej, nie? No 5 minut, no to mówię, no w 5 minut można było wcześniej kupić sobie, zapchać tam kurde z 2-3 garaże, no ale no niestety, no. Spróbowałem tą metodą, którą pokazałem przedwczoraj chyba, no to niestety kupiłem pojazdy drugą konsolą, zapisałem wszystko ładnie, pięknie, wbiłem tutaj, hajs się zgadzał, ale pojazdów nie było, także teraz trzeba czekać te pieprzone 5 minut na wyłączonej konsoli. Konsola numer 2 wyłączona, czy tam znajomy, i dopiero po 5 minutach możemy ją włączyć, zalogować się, wbić na GTA, zrobić zakupy, opuścić, wylogować. O tyle jest to pogorszone, że trwa to troszkę dłużej. Najważniejsze, że działa. Elo.